Dla mnie niespodzianka. Przykro mi, panie Pawle, ale mam nadzieję, że osoby, które tutaj są, też z urzędu, które bardzo miło mi powitać, niejako spowodują, że ta książka znajdzie się w świętokrzyskich bibliotekach. Bo w świętokrzyskich książki w bibliotece niestety nie było. Nie udało mi się jakby przeczytać przed, ale mam nadzieję, że tym bardziej będzie miła lektura w domu. Ale tak jak powiedziałem, od takich źródeł. Ojciec Emil z Raciborza, jeżeli dobrze pamiętam, matka Magdalena, ojciec mechanik z linii tramwajowej w Chorzowie pracujący, wcielony do wojska niemieckiego, nie wrócił z wojny, gdzieś wyczytałem, że zginął w sowieckim łagrze w Witebsku. I lata te wojenne i powojenne to wychowywanie pana, panie Antoni, przez kobiety przede wszystkim. Jak funkcjonują w pana pamięci wspomnienia z tego bardzo wczesnego dzieciństwa? Jak to wyglądało? No przede wszystkim ja chciałem tak przywitać się z państwem, podziękować za zaproszenie. Po drugie, cieszę się, że państwo znaleźliście czas, że taka pora jest nam trochę sprzyjająca wielu innym rzeczom, a tu taka możliwość, żeby się z państwem spotkać. Ja dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję za wasze uczestnictwo i serdecznie zapraszam nie tylko do pytań, ale i do jakiejś tam polemiki, bo w końcu będziemy mówili o piłce nożnej na Śląsku, będziemy mówili o powiedzmy sobie moim tam dzieciństwie i początkach, ale również takim przebogatym doświadczenia jest mój epizod związany z Naprzodem Lipinem. To prawda, grałem tylko jeden sezon, rozegrałem 30 meczy w drugiej lidze, wszystkie jakie były możliwe, bo 30 tylko wtedy było i dwa mecze w Pucharze Polskim. 32 mecze, 6 bramek szczelonych jak na pomocnika, to nie był to taki znowu zły rezultat. A te dane statystyczne to tak z głowy, że tak powiem, rzucam dzięki koledze Pawłowi Czado, który zadał sobie wręcz benedyktyńską pracę, benedyktyńską cierpliwość, pracowitość, jak kiedy tu jeszcze użyć przymiotniki, a przy tym przede wszystkim wykazał się olbrzymią znajomością piłki nożnej i olbrzymim sercem. Widać, że kocha piłkę, że kocha ludzi, którzy w piłce pracują. Nie byłoby tej książki, gdyby nie pan Paweł, co z największą satysfakcją zawsze podkreślam. A teraz co do dzieciństwa. No rzeczywiście, mój ojciec widział mnie dwa razy, jak zresztą większość. No. W tamtej dzielnicy od Obywatelego, gdzie ja się wychowywałem, to była taka ulica, że mieszkały same wdowy. Mężowie poszli na wojnę i już nie wrócili. Chodziliśmy do pracy, gdzie jakby ktoś policzył, to większość tej klasy to były sieroty, bo po prostu rodzice czy ojciec zginął na wojnie. Ja się obawiam przez dwie kobiety. Moja mama pracowała w Hucie Batory, prowadziła kartotekę w Blachej Grupy. To była bardzo ważna kartoteka, najważniejsza w Hucie, bo Huta produkowała czy warcowała blachy na potrzeby stoczni szczecińskiej i gdańskiej na budowę 10-tysięczników. To była część tej kartoteki, a druga część to była blacha na czołgi, które szły do Łabęc niedaleko pod Gliwicami, gdzie produkowano czołgi. A moja babcia z kolei była też Ślązaczką z urodzenia, jej bracia Bartoszkowie, bo z domu pochodziła, jak to się mówi, z domu Bartoszek. To byli współzałożyciele ruchu Korzeń. Trzech braci grało w tym ruchu, Franciszek, Józef i Jan. I zakładali ten ruch, z czego też jestem niesamowicie dumny. No i te kobiety mnie wychowywały w takiej atmosferze śląskiej rodziny. Kalendarz ten normalny, wiszący na ścianie, był, że tak powiem, na drugim planie, a najważniejszy był kalendarz roku kościelnego. Jak przyszły rolaty, to trzeba było o 5:30 wstać i o 6:00 być w kościele. Jak przyszedł maj, to na majowe, jak przed październik, to na różaniec. Nie było mowy, żeby w niedzielę nie był na mszy i tak po kolei. Tak się wychowywałem i myślę, że dobrze na tym wyszedłem. Stworzyły mi rzeczywiście bardzo dobry dom. Pielęgnowały moje piłkarskie zainteresowania.
Pierwszy mecz ligowy oglądałem jako dziecko mając 5 lat, w 1947 roku czy 8. Liga zaczęła po wojnie. No to babcia mnie wózkiem zawiozła na drugą połowę meczu Ruch Chorzów Polonia Warszawa, jak dziś pamiętam. Nie wiedziałem, którzy te czarne to kto jest, a to dzisiaj wiem, że Polonia Warszawa. Ruch na niebiesko, biało-niebieską. Ale wtedy nie miałem pojęcia. Działała na mnie ta pomarańczowa piękna piłka, ta zielona murawa, ten krzyk tych ludzi. No, chłonąłem to. I potem chodziłem jako taki mały brzdąc na mecze Ruchu. Zawsze stałem pod bramą i żargonem mówił mi, halo, weźcie mnie, halo, weźcie mnie. No to mnie tam brali jako syna przybranego i prowadzali na stadion Ruchu. No. Kibicowałem temu Ruchowi, uczyłem się wielkiej piłki, mając przed oczyma Wyrobka, potem Szymkowiaka, potem znowu Wyrobka. Mając przed oczyma trójkę Alszę, Breiter, Cieśli, w pomocy Suszczyk z Timem, na obronie Bartyla z Cebulą. No to był naprawdę wielki mansza, który robił Mistrzostwo Polski, który rozsławiał Chorzów. Dzisiaj, jak wracając chociaż na chwilę, na dygresję do czasów współczesnych, ja podzielam pogląd tych wszystkich, którzy mówią, czy miasto stać, żeby 18 milionów Ruchowi dać. Nie dać, tylko pożyczyć. Ale czy rzeczywiście miasto nas to stać, mając inne, że tak powiem, potrzeby. Natomiast też trzeba powiedzieć, że dzisiaj wszystkie miasta walczą o to, aby ta wizytówka, jaką jest Śląsk, Wrocław, Wrocławiu, Legia w Warszawie, Wisła w Krakowie, żeby te kluby jakoś egzystowały i te miasta, że tak powiem, pomagają. Rzecz tylko, żeby to zrobić rozsądkiem, żeby nie doprowadzić do tego, że wyprowadzą Ruch z Cichej na Stadion Śląski, a potem szybko ten teren sprzedadzą, postawią supermarket zachodni, się będą cieszyć, że na tym zarobili, tak jak zrobili ze stadionem AKS-u Chorzów na Górze Redena. Najpiękniejsze miasto Chorzowa, był AKS, dzisiaj jest market i wszyscy parkują i patrzą jak tu pięknie, płacą w kasie i szczęśliwie jadą do domu. No, ale to na marginesie. Krótko mówiąc, te kobiety wychowały mnie w takim duchu i jeśli Pan pozwoli, to ja przejdę tak z rozbiegiem do tego, że zawsze na swój sposób byłem związany z tym tutaj terenem. Mój pierwszy nauczyciel i pierwszy trener, profesor Murgot, pochodzi z Chropaczowa. Tu na Chropaczowskim cmentarzu jest jego grób, który w sile wszystkich piłkarzy z Rywu, z Szoptysikiem, Banasiem, Gzelem, Jan Dudą, żeśmy tam 2 lata temu odwiedzali. Nie mogliśmy być na pogrzebie, ja byłem gdzieś wtedy za granicą, ale po prostu z okazji takiego zlotu z kwiatami pojechaliśmy na grób profesora Murgota. Tuż profesor Murgot to był człowiek, który był prekursorem szkół mistrzostwa sportowego. Zrobił mistrzostwa szkół średnich Chorzowa. Chorzów to jest łącznie z Hajdukami, z Chorzowym Batorem. To jest w sumie gdzieś między 12 a 15, może więcej nawet szkół średnich. Technikum mechaniczne, górnicze, hutnicze, ogólniaki i tak dalej, i tak dalej. I robił mistrzostwa tych szkół, grały te szkoły. Moja szkoła, jak dziś pamiętam, grała z techniką górniczym. I po paru minutach sędzia Murgot, bo on widział te mecze, podszedł do mnie i mówi tak, synu, a ty grasz w jakimś klubie? Nie. A chciałbyś przyjść do Zrywu, trenować? Chcę, to przyjdź jutro na trening. No i tak się zaczęła moja przygoda przez profesora Murgota ze Zrywy Morza. Ta szkolna drużyna zrobiła 2 razy z rzędu Mistrzostwo Polski Juniorów. W pierwszym roku wygrała z Gwardią Warszawa 5-0 na Stadionie Śląskim. A w drugim roku, ja już byłem wtedy w Lipinach, Szołtysiki i Banasie w finale wygrali z Zagłębiem Wałbrzych 11-1. To była przepaść. My, gdzie przyjechaliśmy, to wygrywaliśmy z wszystkimi drużynami juniorów z różną zęba, jak to się mówi. To tylko była kwestia, sędzia gwizdnął, 3-0 do przerwy, 10 na koniec. Także wszystko to zawdzięczamy profesorowi Murgotowi. I ja dlatego tak jestem wielkim fanem szkół, szkolnych tych klubów sportowych, wszystkich akademii piłkarskich, Stadionu Śląskiego, drużyn juniorów przy klubach typu Ruch, Górnik, KS Katowice i tak dalej, i tak dalej, bo to jest olbrzymia szansa. Redaktor Paweł Czado jest wielkim zwolennikiem piłki na Śląsku, ma swoją stałą internetową, że tak powiem, internetowy blog i kończy go zawsze.
A reprezentacja musi wrócić na Stadion Śląski. Wiecie, kiedy wróci na Stadion Śląski reprezentacja? Jak 7 Ślązaków będzie grał w podstawowym składzie. A żeby tak było, no to trzeba mieć na super poziomie szkolenie, bo ci piłkarze będą decydowali. Jak ja bym trenerem reprezentacji, to mówiłem tak. Możecie grać do tych reprezentantów. Siedzą tak jak wy na odprawie, a tu, oni tam. I ja mówię, chłopcy, możecie grać gdzie chcecie, na którym stadionie chcecie w Polsce. Byleby to był Stadion Śląski. I kończyła się dyskusja. No. Także, a teraz już jestem przy Libinach. No, proszę mi wierzyć, że ja miałem 3 propozycje, jak kończyłem wiek juniora. Z Ruchu Chorzów, z GKS-u Katowice, to wtedy jeszcze był Rapid Wełnowiec i z Naprzodu Lipiny. I tak na rozsądek młodego 18-letniego chłopaka. W Ruchu grałbym ogony, puściliby mnie na 5 minut, albo na 10, albo na 15, albo wcale, nie pierun wie. Rapid Wełnowiec grał w trzeciej lidze, a Naprzód Lipiny w drugiej. Do Lipin miałem stosunkowo blisko, bo z Batorego aż do Dobrzyni wyjeżdżałem tramwajem, ale jeszcze przyleciałem szybko piechotą. I był taki działacz, który się nazywał Antoni Krawczyk i był taki dyrektor zakładów cynkowych, Orłowski się nazywał. I oni mnie przekonali, że jak chcę grać i od razu w ligowym tym, to w Lipinach. I ja, pozwolicie, że się posiłkuję nazwiskami, żeby za długo nie przypomnieć. Ja grałem z takimi piłkarzami starszej generacji, ci co z nimi, Gerard Bittner, Zygmunt Więcek, Józef Kokot, Norbert Kajda, Joachim Kubo, czy Roman Kasprzyk, Morcinek, Józef Gruszka, Walter Zell. A jeszcze z tej starszej daty Jerzy Duda, Gerard Brychczy, Jerzy Halemba, Andrzej Szczęsny, Alojzy Więcek i kapitan Spyra. A potem zadałem sobie trud prześledzenia. To chciałem wam powiedzieć, że Naprzód Lipiny ma 5 wychowanków, którzy grali w reprezentacji polskiej. Pierwszym Ślązakiem, który był królem strzelców, był Rokus Nastula, który grał w Czarnych Lwów i który w 1928 roku został królem strzelców tej ekstraklasy, czy pierwszej ligi, myśmy to nazwali. Potem w 1936 roku Ryszard Piec grał obok 5 Ślązaków na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. W 1938 Ryszard Piec grał w meczu z Brazylią, gdzie Wilimowski strzelił 4 bramki, a Wilhelm Piec, jego brat, był rezerwowy. A w 1935 roku Erwin Mialski grał 4 mecze w reprezentacji. 5 wychowanków. A teraz by było ciekawie. Śląsk Świętowice miał 4 wychowanków, Ruch Chorzów miał 18, Górnik Zabrze 1, GKS Katowice 0, Legia 4. I to macie odpowiedź, jak to wyglądało. To macie odpowiedź, dlatego tak olbrzymią wagę przywiązuję ja. I tutaj często z moim przyjacielem Andrzejem Piątkiem na te tematy rozmawiam, żeby przekonać, że przed takimi chłopaczkami jak ci tutaj dwaj siedzący jest wielka przyszłość i wielka szansa, że tak powiem. Ja wiem, że nie każdy zostaje od razu Messi, nie każdy zostaje Lewandowski, ale jeśli w tych latach przedwojennych tacy piłkarze potrafili grać na olimpiadzie, to się pytam, cholera, czemu ci reprezentanci Polski skończyli się na 1938 roku.